Cześć, witajcie, witam nas w kolejnym moim materiale wideo. Dzisiaj troszkę też na luzie pokażę nam, ale na pewno przydatnego trochę. A mianowicie ułatwienie dostępu do osób niepełnosprawnych w Androidzie. Robiłem już na ten temat serię, a taką bardziej już dokładną. Czyli robiłem tak, że pokazywałem, co to jest jakiś tam access i tego typu wszystkie te funkcje, nie? A teraz tylko wam pokażę na kładkach na Androidach, co gdzie jest. Nie będę tak szczegółowo tłumaczył, co to na funkcję robi, żeby tak, czym nie trwał 5 godzin. Tylko może pół godziny max. Więc zaczynamy. Zaczynam sobie od nakładki One UI od Samsunga. Robiłem już serię na temat słuchu, na temat widoku, obrazu, na temat wzroku i na temat niedowładów ruchu, nie? I teraz zaczynamy. Tylko że ja to robiłem na telefonie LG z Androidem 9. Ja dalej mam tego LG-ka, ale pokażę wam teraz na moim Samsungu, bo tutaj mam Androida 12, najnowszego jaki jest na rynku, więc tutaj inaczej to wygląda. I może też niektóre funkcje nie być. Także zaczynamy. Wchodzimy sobie w ustawienia systemu. Szukamy teraz ułatwień dostępu. To się znajduje w zakładce dostępność. I tutaj mamy wszystkie, ojejku, coś mi zawsze z YouTube'a przyjdzie. I tu mamy wszystkie ustawienia. Polecane dla ciebie, czyli tutaj Samsung nam proponuje, co możemy zrobić na podstawie tego, jak używamy telefonu. No tu nam proponują Bixby'ego Routines i ściemnianie poniżej minimalnej jasności, bo używam to bardzo często telefonu wieczorem, dlatego mi tutaj proponują. Ale na temat Bixby'ego nie będę robił filmu, bo Bixby to jest asystent, taki asystent głosowy, ale nie jest on dostępny dla Polaków i dla języka polskiego, nie? Muszę przerwać na chwilę. Dobra, jestem z wami z powrotem. Tak, więc zaczynamy. TalkBack. TalkBack to jest czytnik ekranu. Jak go skonfigurować i jak on działa, pokazywałem w osobnym materiale wideo. Ja go włączę wam na chwilę. Musimy zezwolić. O! Teraz jak będziemy klikać. A, musimy wyłączyć tryb obsługi jedną ręką. Aha, no dobra. TalkBack włączony. Już działa. Witamy w TalkBack. Witamy w TalkBack. Strona 1/5. TalkBack to czytnik ekranu opracowany z myślą o sytuacjach, w których patrzenie na ekran jest utrudnione, a także o osobach mających tego rodzaju problemy. Komunikaty głosowe umożliwiają korzystanie z urządzenia bez patrzenia na ekran. Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję TalkBack, przytrzymując oba klawisze głośności przez kilka sekund. Kiedy funkcja TalkBack jest włączona, aktywny element na ekranie jest odczytywany na głos. Przesunięcie palcem w prawo powoduje przejście do kolejnego elementu, a przesunięcie w lewo do poprzedniego. Przesuń teraz palcem w prawo do przycisku dalej. Tekst: witamy w TalkBack. Strona 1/5. Dalej przycisk. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Czytanie dotykiem. Strona 2/5. Możesz też dalej przycisk. Wstecz. Zamknij przycisk. Zamknąć samouczek. Zawsze możesz. Zostań w samouczku. Zamknij przycisk. Zezwolić aplikacji TalkBack na wykonywanie. TalkBack. Nawiguj w górę przycisk. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Kliknij dwukrotnie i przytrzymaj, by wykonać długie naciśnięcie. Widzicie, tak to działa. To jest tak zwany screen reader. Więcej szczegółów znajdziesz w osobnym materiale. I to działa dokładnie tak samo jak w Androidzie 8. Dokładnie te same gesty są, więc ich nie będę tłumaczył. Po prostu gestykulacja. Prawo. TalkBack. Prawo. TalkBack. Lewo. TalkBack. Prawo. TalkBack. Włączone. Przełącz. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Ale jak to jest naprawdę przyjemne, także jak osoba niewidoma korzysta z Androida, to na pewno jest must have.
Wyłączymy sobie to teraz. Wyłączyć funkcję TalkBack. Anuluj przycisk. Kliknij wyłącz przycisk. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Usługa TalkBack jest wyłączona. Goodbye. Dobra, jedziemy dalej. Co my tu jeszcze mamy? Ulepszenia widoczności. W Samsungu możemy sobie zmienić tryb wyświetlacza na ciemny, kontrastowy, bądź taki powiększony. Tutaj możemy sobie, to jest domyślny, kontrastowy i duży wyświetlacz, nie? Możemy sobie na przykład duży wyświetlacz zastosować, o i widzicie, już mamy teksty powiększone. Ja sobie domyślny, bo taki miałem, o. Dalej możemy sobie motyw zmienić o dużym kontraście. O, to będzie tak to wyglądało. Tylko musimy to zastosować, bo to czy tapety. Nie. Dobra, nie będę wam przedłużał materiału. Polecam się pobawić. Dalej możemy sobie duży kontrast klawiatury włączyć, podświetlenie przycisków, odwrócone kolory. Usunąć animację, jeżeli osobie niedowidzącej to przeszkadza, zmniejszyć przezroczystość, korekcję kolorów, czy możemy jakieś filtry nałożyć na kolory. Naprawdę, o, to jest tak zwana, to się ta choroba się w wzroku się jakoś nazwała, że kolory są nierozróżniane przez daną osobę, żółty i tam niebieski chyba jest nierozróżniany. No to możemy tak skorygować obraz. Tylko tą funkcję musimy oczywiście aktywować i teraz możemy nałożyć filtr, który będzie zmieniał kolor. Nie? I tu możemy sobie ściemnić ekran poniżej minimalnego ustawienia, skrót bardzo ciemno, możemy aktywować, żeby szło szybko go aktywować tutaj, na dole ekranu, tak? Są w edycie tutaj. Aby włączyć, tę funkcję, dotknij na ikon na ekranie. Aha, po prawej stronie na dole jest taki widget. O. Nie. No i jeszcze mamy wyłącz po ponownym uruchomieniu systemu. Dobra, co jeszcze? Zmniejsz przezroczystość i rozmycie. No tak, i bardzo ciemno, możemy włączyć jeszcze tak zwany tryb ciemno. Czyli możemy sobie zminimalizować jasność. Poniżej minimalnego trybu. Tak. No i powiększenie, to już wam pokazywałem. Możemy sobie tutaj powiększyć tekst w systemie. O, rozumiem. O, widzicie? To jest ta cała lupa. Jak robiłem film o LG-ku, to też o nim wspominałem. Dwoma palcami przesuwamy ekran, a jednym sobie klikamy, nie? Polecam przeczytać, zatrzymać sobie film i przeczytać ten tekst, bo nie chcę naprawdę przedłużać materiałów. Ostatnio. Zawsze się możecie mnie spytać. Duży wskaźnik myszy to odpad. No to jak używasz myszki, albo osoba niedowidząca używa myszy w Androidzie, to możemy to włączyć. Rozmiar i styl czcionki zdefiniować jeszcze na inny, żeby był czytelniejszy dla danej osoby. Pogrubioną czcionkę możemy włączyć i rozmiar czcionki zdefiniować. No i powiększenie ekranu, czyli to, co było na początku. Tylko, że tu mamy na samej górze takie już skróty, nie? Takich motywów jakby. Możemy sobie jeszcze kontrastowy tryb włączyć, tego wam nie pokazywałem, to się zrobi taki ciemny. Idealne coś dla ekranów OLED, bo wtedy cały ekran jest praktycznie wyłączony, nie? No i to byłoby... Czekaj, tylko zobaczę, to ja sobie nic nie połączałem tutaj. Bo ja tych ustawień nie potrzebuję, przynajmniej, no. Dalej mamy rozszerzenia słuchu. U zakładce Samsunga i Androidzie 12 mamy tak. Transkrypcja na żywo, czyli możemy sobie aktywować tutaj otwórz transkrypcję na żywo, skrót aplikacji transkrypcja na żywo. Transkrypcja na żywo,
No, jestem zwany z powrotem. No, czytnik RSS mi się odezwał i ja to wytnę. Skrót aplikacji Transkrypcja na żywo. Transkrypcja na żywo prezentuje mowę jako tekst na ekranie, więc możesz łatwiej uczestniczyć w rozmowach. No, tego wam niestety nie pokażę, ale wytłumaczę, co to jest. Po włączeniu tej funkcji, jak będzie coś czytał, włączony jakiś tekst, coś będzie gdzieś człowiek mówił, to po prostu napisy się będą pojawiały na ekranie, nie? Jest napisane jeszcze. Wpisuj odpowiednie Wpisuj odpowiedzi nie tracąc oczu transkrypcji. Aha. Otrzymuj powiadomienia, gdy ktoś wypowie twoje imię i wyszukuje transkrypcję. No, czyli dobrze wam mówiłem. To służy do pokazywania, przekształcania mowy na tekst. A nie, tak jak w przypadku syntezy mowy, tekstu na mowę, nie? Google przetwarza rozmowy, ale ich nie przesłuchuje. No, no to to jest po prostu przydatne do rozmowy przez telefon. Napisy na żywo. Tu możemy sobie aktywować jeszcze napisy na żywo. Opcja, która nam przekształca napisy i zamienia na inne języki oraz ukrywa wulgaryzmy, pokazuje etykiety dźwiękowe, czyli skąd to dochodzi, napisy na żywo w przypadku regulacji głośności. Jeszcze tu mamy link do pomocy, możemy sobie kliknąć i poczytać, no bo to są narzędzia dostarczane przez już z Google'a, a nie samego Samsunga. Dalej mamy Adapt Sound. To jest bardzo fajna rzecz dla osób noszących aparaty słuchowe. W skrócie to jest funkcja, która dostosowuje odpowiednią głośność i dźwięk do tego, żeby osoba nosząca aparat słuchowy nie miała problemu z rozmową przez telefon. Tu jest wszystko wyjaśnione, opisane, nie będę przedłużał materiału. W skrócie to właśnie służy do ulepszenia dźwięku dla osób niemających aparat słuchowy. Jak sama nazwa z funkcji mówi, adapt po angielsku dostosuj, czyli dostosuj dźwięk, dosłownie tłumacząc. Twoje uszy są wyjątkowe, możesz mieć większą lub mniejszą wrażliwość na dźwięk o określonych częstotliwościach w porównaniu z innymi osobami. Twój słuch zależy od wielu czynników, od wieku też. Może także być różny w prawym i lewym uchu. Adapt Sound zapewnia perfekcyjny dźwięk dostosowany do twoich uszu. Funkcja działa zawsze po założeniu słuchawek. No, bądź aparatu słuchowego, który posiada Bluetooth, bo też takie istnieją. Współczesne aparaty słuchowe mają Bluetooth i można się z nimi sterować, jak ze słuchawkami. I sobie po prostu coś tam wykonywać, nie rozmawiać. Telefon leży sobie na biurku, a słuchać się w aparacie słuchowym. Nie? Po więcej szczegółów mówię, zatrzymajcie sobie materiał albo poczytajcie sobie na stronie Google, bo ja tych narzędzi w praktyce nigdy nie używałem, nie? Żeby nie wprowadzić was w błąd, to wolę się nie wypowiadać. Dalej mamy wzmocnienie dźwięku otoczenia, czyli po prostu zbiera mikrofon dźwięk z tego, z otoczenia i nam będzie mówiło w telefonie. Prawdopodobnie. No, ale teraz może to nie zadziałać, żeby aby mi się sprzężenie zwrotne nie zrobiło, bo nagrywamy się mikrofonem. Wzmocnienie dźwięku otoczenia możesz słyszeć wyraźnie dźwięki z oddali i skupić się na rozmowie, nawet w chaosliwym otoczeniu, aby wykorzystać z tej funkcji, podłącz słuchawki. No ale to właśnie dobrze wam mówiłem, bo ja to akurat testowałem, więc się mogę wypowiedzieć.
jak jeszcze tylko LG-ka miałem, tylko tam w tym LG się to nazywa inaczej, ale służy do tego samego. Założysz słuchawki, nie muszą to być słuchawki Bluetooth, mogą to być słuchawki na jacka, ale muszą mieć mikrofon. To włączysz to i to jest funkcja znana ze słuchawek JBL-a. To się nazywa Ambient Aware, czy jakoś, i to właśnie zbiera nam otoczenie i przekazuje do słuchawek. No zobaczcie, w Androidzie 12 już to, czy 9 już to jest natywnie. Obsługa aparatu słuchowego, a to jest kolejna funkcja przydatna dla osób noszących aparat słuchowy. Podobnie ten Adept Sound, również to może być wykorzystywany do tego, ale funkcja opisana jako obsługa aparatu słuchowego służy do czegoś innego, bo Adept Sound dopasowuje dźwięk do naszego słuchu. A zgodny z aparatem słuchowym jest, dostosowuje dźwięk do samego aparatu, który osoba nosi. Mam nadzieję, że rozumiecie. Taka jest różnica. Reguluje jakość dźwięku telefonu na potrzeby korzystania z aparatu słuchowego. No i tu mamy, jak widzicie, obsługę z aparatów słuchowych Bluetooth. Możemy włączyć Bluetooth i się z nim sterować i dopasować dźwięk, który dochodzi z telefonu, żeby osoba mogła słyszeć na przykład dzwonek albo messengera, czy jakiś inny komunikator, albo film, czy muzykę, nie? Dobra, preferencje dotyczące napisów, to tu możemy sobie zmienić napisy, dopasować jeszcze kolor czcionki i rozmiar. Proszę bardzo, język polski dostępny. Wykrywacze dźwięku, tego w LG V30 nie było, ale powiem wam, do czego to jest. Dziecko płacze, no to po prostu nam będzie wykrywało płacz dziecka i będziemy dostawali powiadomienia, że ci dziecko płacze, co jest naprawdę komiczne, ale taką funkcję mamy. O, i tu jest ona opisana. Zatrzymaj sobie film i sobie przeczytaj. Nie będę oczywiście tego aktywował. Skrót aplikacji wykrywa liczbę płatu dziecka, no to możemy szybki znowu widać, pokazać do tej funkcji i możemy ją szybko włączać bądź wyłączać. O nie, ja sobie to oczywiście wyłączę, żeby nie było problemu. Czekajcie, bo jest aktywne chyba. Wyłączymy teraz. O. Dzwonek do drzwi, czyli po prostu wykrywało będzie nam dzwonek. A jak tutaj komunikaty piszą, tu, czekajcie. Po uruchomieniu wykrywacza włączona zostanie funkcja wycisz wszystkie dźwięki i nie będzie można używać innych funkcji wykorzystujących mikrofon. A, to w przypadku Samsunga tak to wygląda, kurde, no w LG-ku tej funkcji nie miałem, więc nie jestem zapoznany. To przepraszam was, to blokuje wszystkie dźwięki telefonu i mikrofon blokuje, żeby na przykład aplikacja do nagrywania ekranu, czy po prostu Messenger nie blokował mikrofonu. Ale kilka dni temu sprawdziłem chociaż raz tą funkcję i wam powiem, uruchomiłem płacz dziecka. No teraz oczywiście na filmie nie będę, nie chciałbym tego robić, ale uwierzcie mi na słowo. Uruchomiłem na YouTube czy na jakiejś innej stronie, bo dźwięk płacze dziecka i nie zawibrował telefon, że płacze dziecko, nie? A później specjalnie tak włączyłem funkcję, bo wiedziałem, że za chwilę u mnie do domu zadzwoni dzwonek, no nie zawibrował telefon, że dzwoni dzwonek do drzwi, nie? No, polecam sprawdzić w praktyce, bo nie będę pokazywać w tej chwili. Pani nie chce przedłużać po pierwsze filmu, a po drugie nie jestem w stanie za bardzo już teraz zrobić, a nie wiem jak z prawem autorskim do drzwi. O, przepraszam, coś mi się tu odezwał Messenger. No, jakby był, to
z góry przepraszam. Może wyłączę dzisiaj w tym telefonie, żeby nic do mnie nie doszło. Okej, okay. Jedziemy dalej. Dźwięk mono. Możemy, to już funkcja była w LG-ku, więc nie będę omawiał. Balans dźwięku lewy, prawy i głośność telefonu. Dobra, to tyle jeśli chodzi o słuch. Dalej mamy interakcje i możliwości manualne. To tutaj mamy przełącznik uniwersalny. Używaj akcesoriów zewnętrznych, by kontrolować telefon i wybierać elementy na ekranie. To jest specjalny guzik na Bluetooth. Taki okrągły albo kwadratowy. No to nie ma znaczenia. To są takie przyciski uniwersalne i tu sobie je dodajemy do telefonu. Osobom mającym problemy z dotykaniem ekranu przełącznik uniwersalny umożliwia wybieranie elementów i wykonywanie akcji za pomocą przełącznika zamiast dotyku. No to i to sobie mówię. Musimy zaprogramować te guziki. Skanowanie punktowe to inny sposób wybierania elementów na ekranie. Po ekranie poruszają się poziome i planowe linie, aby wybrać element na przyciąganiu linii wstrzymaj skanowanie. No, to już takiego urządzenia nie posiadam, więc się nie wypowiem niestety. Wyłączyłem to. Dalej mamy menu asystenta. Pokaż menu łatwych do dostępnych przycisków, które pozwalają zastąpić zwykłe klawisze, gesty inne nietypowe interakcje. Możemy sobie aktywować taką funkcję. I tutaj pojawił się taki widget i teraz widziałem Messenger. Dobrze, że wyłączyłem Wi-Fi z S20, to wiadomość nie dojdzie. Ona jest niewidoczna na filmie, także spoko. Może wyłączę te telefony, wyciszę, żeby mi tutaj nikt nic nie pisał. Ale teraz obiedziałem. Coś mi tu przyszło w najmniej oczekiwanym momencie, nie? Jak zwykle. Coś robię i to mi wspomuje ktoś Messengerem. Nie mam czasu teraz. Dobra, kontynuujemy. Pojawił nam się taki widget i to możemy szybkie skróty mamy do ostatnich aplikacji. O. Dalej mamy skróty do ekranu startowego, czy do pulpitu po prostu. Wstecz. Ekran wyłączony ekranu. O. Jeszcze mamy głośność, możemy regulować. Ciszej, głośniej, nie? Zrzut ekranu zrobić. Panel powiadomień zsunąć z góry, ściszenie, powiększenie, ściśnięcie. Czyli możemy kliknąć na to, co nie trafiłem. Kliknąć na przykład na jakiejś stronie internetowej, otworzymy na przykład, nie wiem, Google. No albo jakąś, nie wiem, to nie ma znaczenia. Otworzymy jakąkolwiek stronę internetową i sobie na to, jakby osoba niepełnosprawna sobie na to kliknie, to będę mogła od razu sobie teraz ten środkowy guzik przesuwać, nie? I kliknąć. A, tu jest suwak. Tu. O, widzisz? Za pomocą tego suwaka też możesz sobie zmniejszać, nie? I jeszcze mamy menu wyłączania telefonu, kursor możemy włączyć, to takie laserowego wskaźnika, bardzo przydatna rzecz. I takie guziki też mamy, lewo, prawo, góra, dół. O, widzicie, możemy przewijać stronę. Tylko, że to nie zawsze dobrze chce działać, bo na przykład na ustawieniach systemu zamknę to. Włączę wam to przewijanie jeszcze raz. Kursor. O, tu działa dobrze. Widzicie, troszeczkę jest, nie? O.
po troszeczku, nie? A nie całą stronę w dół. No to zależy prawdopodobnie od API i od aplikacji, która jest wykorzystywana. Dobra. Zamknę przeglądarkę. Co my tu jeszcze mamy w tym panelu? Ustawienia menu. Tutaj możemy szybko wejść do tych ustawień i możemy to menu wyłączyć. Możemy jeszcze aplikację do wyświetlenia w menu dodać. Te szybkie skróty na przykład do, nie wiem, wiadomości SMS, e-maila, aparatu, kontaktów i tego typu rzeczy. Zmiana przesun na naciśnięcie, skrót aplikacji menu asystenta, rozmiar menu asystenta, przezroczystość i pokaż jako ikony. No ja sobie wyłączymy to teraz całkiem i jedziemy dalej. Tylko musimy przejść do tych ułatwień dostępu. Telefon, pomnienie. Dostępność. O. I jesteśmy na interakcje ruchowe. Voice Access dalej mamy. To jest już zostało też omówione we filmie na temat LG Voice Listy, ale mogę wam to przypomnieć. To jest voice, głosowy do dostęp głosowy. Ale to nie działa. W moim przypadku, gdyż do tego jest niepotrzebny żaden dodatkowy sprzęt, ale w języku polskim i na terenie Polski dalej to nie funkcjonuje. To prawdopodobnie będziesz mógł sobie mówić na telefonu i on ci tam coś zrobi. No teoretycznie mamy asystenta Google, ale nawet nie byłem w stanie tego przetestować wam, bo nigdy w życiu, bo u mnie to nigdy nie działało. Więc niestety nie wypowiem. Mam nadzieję, że nie zhejtujecie mnie za takie pomijanie, nie? Odbieranie i kontynuowanie połączeń możemy skonfigurować, żeby działało za pomocą guzików. Odczytywanie głośno nazwy rozmówców, tego nie polecam, bo jak dana osoba niedowidząca będzie w miejscu publicznym i będzie nawet dzwonił telefon i będzie mówiła tak: do ciebie dzwoni Jan Kowalski, to ja bym tego takiego nie zrobił, bo tu chodzi o prywatność i całe RODO, więc ja bym takiej funkcji nie używał w miejscach publicznych, ale domu jak najbardziej. Odbieraj automatycznie, czyli odbieranie automatyczne po jakimś czasie, odbieraj połączenia klawiszem zwiększenia głośności i zakończenie połączenia klawiszem głośność bocznym. Polecam włączyć, bo to wygodne. Ja sobie to włączę chyba. Bo dzięki temu nie będę musiał tak przewijać ekranu lewo, prawo, czy tam zależy, czy rozłączyć, czy połączyć się nie z rozmówcą, tylko po prostu sobie tu pyk, kliknę i mi się odbierze. No, dla mnie to nie problem, ale sobie jest włączona. Dalej mamy kontrola interakcji. Zablokuj interakcje dotykowe dla klawiszy wstecz ekranu startowy ostatnich aplikacji, klawiatury oraz wybierania wybranego obszaru ekranu. To już też pokazywałem wam na przykładzie Androida 9 i to działa tutaj, w Androidzie 12 działa to dokładnie tak samo. To po prostu możesz sobie włączyć tą funkcję i zablokować, żeby na przykład ekran nie działał na przykład na dole albo do góry, nie ekran blokady, żeby nie reagował na dotyk i tego typu sprawy. O, jak sobie to aktywujesz, to nie będą działały guziki, tylko tą funkcję trzeba tutaj włącz poniższy skrót, gdy używasz aplikacji, na której chcesz się skupić, skorzystaj ze skrótu w celu aktywowania. Kontrola interakcji otrzymuje koncentrację na tym pojedynczej aplikacji poprzez blokowanie przycisków wstecz ekranu startowego i ostatnich aplikacji, a także połączeń przychodzących i powiadomień. Możesz także wybrać, czy chcesz blokować klawisz boczny, klawiaturę głośności czy klawiaturę dotykową lub reakcję
na dotyk, w wybranych obszarach ekranu. No dobrze, drodzy panowie, a gdzie jest skrót? No dobra, może aplikacja musi być jakaś włączona. Bo w Edziku to był skrót na wierzchu. Przeglądarkę aktywowałem. No i co? Naciśnij klawisz boczny i zwiększania głośności jednocześnie. No tak, to dobrze, to przepraszam Państwa, ale Wam tego nie pokażę, gdyż moja niepełnosprawność mi to nie uniemożliwi. Bo trzeba przytrzymać głośność i klawisz ten, środkowy jednocześnie. Trzeba użyć dwóch dłoni. Także, niestety. No ale opowiadałem Wam już również o tym, jak omawiałem to w LG-ku. Dalej mamy dotknij i przytrzymaj opóźnienie. Czyli możemy zdefiniować opóźnienie tego. Przytrzymania. Jakie ono ma być? Od 0,3 sekundy do niestandardowego, nie? Że na przykład dla danej osoby, która ma jakąś hemiparezę, bądź jakąś inną niedowładową funkcję ruchową, niepełnosprawną, to po prostu może sobie krócej trzymać, nie? Ja sobie zrobię Wam na przykład na pół sekundy teraz jest, nie? A zdłużymy sobie to na przykład do 1,5 sekundy. A nie standardowy, tylko 1,5 sekundy. Dla przykładu. O, to zobaczycie, że teraz widzicie? Trzeba dłużej trzymać. Ja zrobię sobie to na 0,5 sekundy. Tak jak było domyślnie. I widzicie teraz, o, szybciej jest, nie? No to o to właśnie chodzi. Dalej mamy, stuknij, wytrzymaj, czas trwania dotyku, ustaw czas trwania interakcji, po której zostanie ona rozpoznana jako dotknięcie. Bardzo fajna i przydatna funkcja dla osób mających problem na przykład z przypadkowym dotykaniem ekranu. To możemy sobie uruchomić do góry i włączyć, wydłużyć dotyk. Dotknij tutaj, aby testować. Czyli możemy teraz sobie wydłużyć. Na przykład, nie wiem, zaraz jest 0,1 sekundy. Plus sobie klikniemy. Do 0,5 sekundy, to zobaczycie teraz, że klikam i się nic nie dzieje. Muszę dłużej trzymać. O. Ja sobie oczywiście to wyłączę, bo by mnie to denerwowało. Ale pokazuję, bo różne ludzie mają potrzeby. Dalej mamy ignoruj powtarzone dotknięcia. Ustaw czas w czasie, którego powtórzone dotknięcia będą ignorowane. No to kolejna fajna funkcja dla osób klikających co chwilę też przez przypadek. Możemy sobie kliknąć i ustawić czas, po jakim szybkie klikanie w ekran będzie pomijane. Na przykład teraz mam 0,1 sekundy i teraz mogę szybko klikać non-stop. A jak teraz to wydłużę, widzicie, teraz ja nawet mam problem, żeby to... O, 0,3 sekundy, dobra. I teraz będę szybko klikał. Widzicie? Reaguje wolniej. Nie? Jeszcze troszkę wydłużymy. Do 0,5 sekundy. Jeszcze rzadziej klikam. Dobra, no to o co tu chodzi? O, zrobię domyślnie i klikam szybko, a jak wyłączę tą funkcję całkiem, to klikam bez żadnego opóźnienia. Dobra. Ignoruj, tak automatyczna akcja po zatrzymaniu wskaźnika.
Dlatego wam później pokażę, bo do tego jest potrzebny specjalny sprzęt. Myszy i klawiatura fizyczna. A ja myszki w Androidzie nie używam nigdy, więc klawiatury też nie. Chyba, że miałbym klawiaturę Bluetooth, komputerową Bluetooth, to wtedy tak. Ale mogę wam powiedzieć, przedstawić funkcje tylko, ale ich już nie pokażę. Automatyczna akcja po zatrzymaniu wskaźnika, po prostu możemy wskaźnikiem, kursorem wskazać na coś i wtedy coś się nam tutaj wykona. Możemy kliknąć na przykład, przytrzymać i dwukrotnie kliknąć. Akcję w rogu możemy aktywować jeszcze. Wolne w klawisze, czyli odpowiednik tych klawiszy trwałych z Windowsa. Mam nadzieję, że tutaj idzie, o co chodzi. Nie, bo nieraz wam na pewno się zdarzyło kliknąć kilka razy na Shift i wam się pojawiło takie okienko, taki dźwięk i takie pip i potem klikacie tak, tak, okej, okej i potem wam piszcie coś, nie? Bo włączyliście klawisze trwałe. A w Androidzie się to inaczej nazywa. Lepkie klawisze, to się nazywa w Androidzie. Dalej mamy wolne klawisze, to jest odpowiednik bodajże piszcie z naciśnięcie i przytrzymanie. Tak, to w Windowsie się to nazywa długie klawisze czy jakoś, ale to jest to samo. I jeszcze ignoruję szybkie naciśnięcie klawiszy, nie? No i to byłoby tyle, jeśli chodzi o to. Dalej mamy ustawienia zaawansowane. Jeszcze jeśli chodzi o nakładkę MANUI. Przycisk dostępności, możemy skrót sobie dodać na pulpit. W pasku nawigacyjnym też, proszę bardzo. To dostaniecie taką, powinna być ikonka. Takiego kółka, takiej gwiazdki. A i włączyłem asystenta Google. Chyba. Ale nie wiem, to jest. Nie. Mobilna transmisja danych jest wyłączona, więc musisz najpierw włączyć Wi-Fi i połączyć się z siecią. Masz nie włączać Wi-Fi. Bo mi tu Messenger się odezwie. Wybierz akcję. No, my tu możemy sobie akcję jeszcze zdefiniować. Potem klawisz. Na przykład TalkBack. Zezwól. Wyłącz. O, i mamy gwiazdkę takiego ludzika. Talkback włączony. Pasek nawigacji. Usługa Talkback jest wyłączona. I możemy szybko sobie. Talkback włączony. Pasek nawigacji. Usługa Talkback jest wyłączona. Szybko sobie wyłączać i włączać, nie? Fajna sprawa. Ja sobie to wyłączę, bo ja mówię, z tych narzędzi nigdy nie korzystam. Więc sobie tam ten skrót wyłączę. Pływający na innym aplikacjami jeszcze możemy włączyć taki widget. Ale ja sobie usunę ten skrót. Ty sobie wyłączę go tutaj. No dobra, niech już jest, sobie go później wyłączę poza anteną. Powiadomienia świetlne, czyli możemy sobie skonfigurować jeszcze takie powiadomienia, jak nam coś takajcie, bo się zagubiłem. Po kolei. Klawisze boczne i zgłaszania. Możemy zaprogramować, żeby włączały też jakieś usługi. Klawisze zwiększania i zmniejszania głośności. A to jest skrót. Ja sobie tutaj włączyłem KDE Connect, żeby mi tutaj włączało KDE Connect. Robiłem o tym serię. Powiadomienia świetne, czyli możemy zaprogramować powiadomienia latarką flashem, jak na przykład dostaniemy powiadomienia. Bardzo fajna funkcja dla osób niesłyszących. Powiadomienia lampy błyskowej i powiadomienia świetne na ekranie. No i możemy sobie, o, widzicie, włączyć podgląd, o, i ekran miga na żółto, nie, że coś się dzieje. Albo na inny kolor. Możemy tutaj sobie zdefiniować kolor i aplikacje, z jakich to ma przychodzić. Ja oczywiście to wyłączę, żeby to nie przeszkadzało, bo ja tego nie potrzebuję. Powiadomienie świetne. Tak, czas na podjęcie działania. Wybierz czas widoczny, monitor, o,
podjęcie działania. Monity są wyświetlone tylko przez jakiś czas. Tak samo jak powiadomienia lub regulator głośności. No, no to dostaniesz takie powiadomienie, żebyś coś zrobił. Na przykład, żebyś mógł tam szybko odebrać albo i tego typu sprawy. Bo to tak działa. Taki widget, o, po takie coś jak się, o, tak się wysunie i będziesz mógł tam kliknąć, żeby się akcja wykonała. Move tekst, wprowadź klawiatury, czyli zamiana tekstu na mowę, na tekst. Czyli pisanie głosowe. Możemy sobie zdefiniować litery, czyli literowo mamy działać, pojedyncze literki A, C, O, J, czy słowa, na przykład cześć, nie? Albo litery i słowa. Czyli będzie wtedy nam mówił, reagowało na A, co, u, ciebie. O, albo coś takiego, nie? No to jeśli chodzi o to, to polecam włączyć tą trzecią opcję, bo ona według mnie jest najbardziej naturalna. No i Bixby Vision, na temat Bixby Vision dla dostępności się nie wypowiem, bo Bixby Vision to jest rozpoznawanie obrazu przez Bixby'ego, odpowiednik Google Lens od Google'a, nie? No, żeby po prostu rozpoznawało nam i coś tam wyszukiwało. Ale Bixby Vision wyszukuje wyłącznie w internecie zagranicznym. Polskim niestety nie. No i etykieta głosowa. Zapisuj nagrania głosowe na etykietach NFC. Jeśli chodzi o etykiety NFC, to ja etykiet NFC nie posiadam. To są takie brylotki, jakieś zapinki z chipem NFC. I sobie możesz przyłożyć telefon, czytać taką etykietę i po prostu coś tam odtworzyć. O, dzwoni teraz telefon. Proszę za tam w tle. To nie moje. Dobra, no i jeszcze mamy zainstalowane usługi do aplikacji zewnętrznej, dlatego już nie będę mówił. No, no to tak wygląda sprawa, jeśli chodzi o Samsunga. Dokładnie wam go omówiłem. Jeśli chodzi o inne nakładki, to szybko jeszcze przelecimy. Już nie będzie długo, około 10 minut. Także spokojnie, ale będziecie mieli naprawdę super fajny materiał przydatny dla osób niepełnosprawnych. Naprawdę nie będę. Oj, tu się coś pojawiło, jakieś reklama. I teraz chyba ten Messenger, dobra. Ale tam danych osobowych nie ma, to tam jakiś, nie wiem, jakiś obrazek. Zdjęcia przede wszystkim nie ma. Dobra, wiadomości też nie. Dobra, wiadomość, ukrywanie wiadomości mam poukrywane, żeby się nie pojawiały w powiadomieniach, nie? Dobra, nieważne. Przechodzimy do nakładki Emotion UI. Jak to wygląda? Otwieramy ustawienia, zakładkę system i tu powinieneś mieć nawigację systemową, nie? Ale czekajcie. Integratna pomoc, tak. Ustawienia, potem integratna pomoc i ułatwienia dostępu. I co my tutaj mamy? Talkback, przeczytaj na głos, czy po prostu będzie nam syntezator mowy czytał tekst, który jest na ekranie. Dźwięk jest wyciszony, wiecie? O. Wyłączę to i wam powiem. Gdy funkcja przeczytaj na głos jest włączona, możesz kliknąć elementy na ekranie, na aby zostały odczytane. I treść. Włącz funkcję przeczytaj na głos, następnie możesz kliknąć konkretnie te element, taki jak obraz, czy, no, tak jak obraz, o, po prostu, lub obraz, nie? No po prostu nic więcej, nic tutaj więcej nie mamy. Możemy sobie to po prostu tylko włączyć. Ale jak widzicie, coś nam to nie działa. Otworzymy przeglądarkę internetową. Mamy jakiś tekst. No włączmy jakąś normalną stronę. Zobaczymy, czy to będzie nam działało. Bo w Samsungu tej funkcji nie ma. Może ona już jest nieaktywna. Nie rozwijana. No to wychodzi, bo ona nie działa.
więc prawdopodobnie w Androidzie 8, pod którego kontrolą jest ten Huawei, jeszcze ta funkcja jest dostępna, ale w naszych wyższych Androida nie ma. Dalej mamy, więc ta funkcja jest przeczytaj na głos, chyba już jest nierozwijana, dlatego ona nie funkcjonuje. Dalej mamy Switch Access. O, nie trafiłem. Czyli to te przełączniki. Funkcja Switch Access umożliwia osobom niepełnosprawnym ruchowo obsługę telefonu i tabletu za pomocą jednego lub kilku przełączników. Omawiałem to, jak robiłem film na temat LG. Także więcej szczegółów tam znajdziesz. Polecam zajrzeć. Po prostu to się kupuje takie specjalne przełączniki i po jego naciśnięciu telefon wykonuje konkretną akcję. Ja takich przełączników nie posiadam, więc w praktyce wam nie pokażę, ale oglądałem na YouTube i fajnie to wygląda. Tak biorąc jak science fiction. Naciska guziki, ten mu telefon dzwoni do mamy. No to nie, to prawda, tak to działa. Przełącznik pozwala wybrać element, przewijać, wpisywać tekst i wykonywać wiele innych czynności. No. Dalej mamy kreator zadań mojego centrum. Na temat mojego centrum robiłem film, tylko że on jeszcze nie jest publiczny. To jest takie medium społecznościowe od Huawei'a. Wyświetlaj porady i wskazówki, które mogą ci szybciej wykonać zadania. No to jak mamy, korzystasz z My Center od Huawei, to sobie możesz takie coś jeszcze włączyć. Dalej mamy SD Mate, no to jest aplikacja do czyszczenia telefonu, o której ty mów raczej nie będzie, bo ona wymaga routa, a takich narzędzi nie będę pokazywał na kanale. KDE Connect, no to o KDE Connect robiłem serię, dalej mamy napisy, możemy skonfigurować, jak one mają wyglądać, nie? Dalej mamy gesty powiększenia, to już również wam pokazywałem na Samsungu, więc nie będę ponawiał. Co tu jeszcze? Tekst o dużym kontraście. Możemy aktywować tryb kontrastowy. To wtedy mamy tekst o takim zwiększonym kontraście na niektórych aplikacjach, które to obsługują. Włącznik ekranu kończy połączenie. Wypowiadaj hasła na głos. Oj, to hasło na głos nigdy nie mów. Uchowaj Boże. Nie włączać i nie korzystać. Chyba, że dana osoba naprawdę potrzebuje to tak, ale tylko w miejscu prywatnym. Nigdy w miejscu publicznym. Bo to może hasło wyciec i chyba, że będzie tego używała do wymawiania jakichś tam komend. Żeby się coś robiło. Ojejku, tu nie trafiam. Bo wyłączam to tylko, wiecie, bo nie trafiłem. Dobra. Co jeszcze? Dźwięk mono możemy aktywować. Różny wskaźnik myszki, jeżeli korzystasz z myszy na Huawei z Androidem 8. Skrót ułatwień dostępu, czyli ten cały właśnie widget. Tu jest ustawiony talkback. Gdy funkcja jest włączona, naciśnij przycisk zwiększania głośności i zmniejszania głośności na tym telefonie. I przytrzymaj je przez 3 sekundy. Dobra. Przetwarzanie tekstu na mowę, czyli możemy sobie skonfigurować tutaj syntezę mowy, głośność, szybkość, głos jaki ma być i tego typu sprawy. Czas dotknięcia i przytrzymania. To już pokazywałem tam również na Samsungu. Inwersja kolorów, czyli odwrócenie. O. I jeszcze mamy korekta kolorów, czyli właśnie dla tych, co chorują na tą chorobę, co kolory są zakłamane we wzroku. To się jakoś fachowo nazywa, teraz nie pamiętam tej nazwy. Ona jest taka skomplikowana, taka trudna. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o Huawei'a. Więc nie będę wam przedłużał, został tylko Xiaomi. Xiaomi jeszcze mniej opcji posiada. Tam tylko są 3 opcje. MIUI 12.
Także sobie omyła 12. Wygląda to tak. Otwieramy, tylko musimy dźwięk włączyć. Bo będzie może przydatny. Otworzyłem już ustawienia. Potem szukamy zakładki. Specjalne funkcje, dodatkowe ustawienia. Nie trafiłem. Tak, teraz trafiłem. Już szukamy ułatwień dostępu. I co my tu mamy? Jak widzicie, mówiłem, trzy funkcje i tylko trzy. Dla ogólnych, nie? Ale jest funkcji mniej, także spokojnie, tylko je wam przedstawię. Skróty u ekranu blokady, czyli możemy jeszcze aktywować takie skróty na ekranie blokady. O, z góry przepraszam za hałas, ale to moja rodzina sobie to coś tam krzyczy, już na to nie ma wpływu. No, to już, dobra, to już nie moja sprawa. To jest opisane, zezwolę na włączenie skrótów z aplikacji na ekranie bez ekranu blokady. Przytrzymaj oba klawisze głośności przez kilka sekund. Dalej mamy menu, ułatwień dostępu, to jest fajne, więc to wam pokażę. Możemy sobie włączyć takie menu. W MIUI ono wygląda bardzo fajnie. O, widzicie, pojawiła się taka ikonka ludzika i to mamy menu, a nie konkretną funkcję. I tu mamy asystenta Google, ustawienia ułatwień dostępu, wyłączenie telefonu, głośność telefonu, ustawienia ostatnie zadania, czyli ostatnie aplikacje, ekran blokady, przełączniki, czyli właśnie te przełączniki do Wi-Fi, do Bluetooth i tego typu sprawy. Dalej mamy powiadomienia, możemy zsunąć, zrobić zrzut ekranu. Proszę, jednym palcem. No i to tyle, więcej opcji nie ma. Ale sobie zostawię chyba to menu, bo ono mi się przyda. Zwłaszcza do zrobienia zrzutów ekranu. Bo w MIUI, żeby zrobić zrzut ekranu, to musiałem kombinować z jakimiś skryptami. Albo z asystentem Google. No, bo tutaj trzeba trzymać power i ściszanie. Jak w każdym Androidzie zresztą. I pobrane aplikacje, czyli usługi dodatkowe. Tu mam SDMate i KDE Comex. Nie? Dobra. Co dalej? Dalej mamy wzrok. I tu mamy tak. Talkbacka. Przeczytaj na głos. Ta funkcja u mnie też rzeczywiście nie działa. Sprawdzimy jeszcze na MIUI. Ale mi się wydaje, że... To. Czekaj, czyta? Głośność telefonu. Na full mam głośność. Play. No, play. Czekajcie. Wiecie co? Ta funkcja też nie działa. Może jakąś awarię mają. Także się nie wypowiem. Niestety. Ale fajnie, bo macie taki widget, nie? MIUI to fajnie wygląda. Jeszcze lepiej niż u Huawei'a czy Samsunga. I tu mamy ustawienia, czyli tego syntezatora mowy możemy sobie tutaj... A czemu czytanie w tle jest włączone? Wyłączone? Przecież to musi być aktywne, żeby to działało nam. No. Proszę. Tylko, że bardzo cichutko to działa, bo to działa przez słuchawkę. Czekajcie, weźmy to do ręki. Uruchom funkcję przeczytaj na głos. Następnie możesz kliknąć konkretny element, taki jak tekst lub obraz. O, proszę. Możemy teraz sobie klikać i proszę, możemy, nie wiem, przeglądarkę włączyć, o,
kliknąć na tekst jakiś i będzie nam czytało. To wrócimy jeszcze do tego Samsunga i zobaczymy, czy to działa. Wyłączę tą funkcję teraz. Dalej mamy, zobaczę tylko, czy wyłączyłem prawidłowo, tak. Dalej mamy zadania tekstu na mowę, zamiana tekstu na mowę, konfiguracja tego syntezatora mowy. Podobnie, tak samo jak u Samsunga to wygląda. Dalej mamy rozmiar interfejsu, możemy zdefiniować powiększenie, ta lupa, to przesuwanie, nie? O. No, no i co tu jeszcze mamy? Korekta kolorów dla osób mających problemy z rozróżnianiem kolorów, odwrócenie kolorów, usunięcie animacji, tekst o dużym kontraście, przełącz na głośnik automatycznie. To jeszcze chodzi o wzrok, to tyle. Dalej mamy zakładkę słuch i tu mamy głośność, balans tylko do regulacji, dźwięk mono możemy włączyć i ustawienie napisów, które już były pokazane. Dalej mamy zakładkę dotyk. Czyli tu mamy takie rzeczy jak Switch Access, czas dotknięcia i przytrzymania, czas na działanie, przycisk zasilania rozłącza, autoobracanie ekranu, siła wibracji, automatyczne kliknięcie, tak, duży wskaźnik myszki i to tyle. Czas oczekiwania, nie? Na kolejne dotknięcie ekranu. No, no i to byłoby tyle. Więcej funkcji nie ma. Tylko wejdę sobie do tego wzroku, wyłączę to całe czytanie, żeby mi tutaj co chwilę nic nie czytało. To było wyżej. O. No wyłączyłem, więc chyba powinno być ok, już nie będzie nam to czytało raczej, więc bo wyłączyłem, więc ok. Jeszcze się upewnię, żeby nie było jajców. Tak, było wyłączone. Wyłączone, także jest dobrze. Dobra. Dobra. No to byłoby tyle, drodzy moi mili. Został tylko ten Samsung, czysta funkcja czytania na głos, nie? Mam, że wam się podoba ta moja epopeja. Tak, ale nie, bo ja tylko ten długi serial taki, telenowela, bo to już jest długie. Ale osoby niepełnosprawne potrzebują czasu. Wiem, bo sam jestem niepełnosprawny. Więc warto się poświęcić, naprawdę. No, wróciliśmy do tego Samsunga i wróćmy do tych ustawień. Nie, tego czytania na głos, czyli to będzie we wzroku, albo wyszukamy. No, nie wyszukało mi nic, więc musimy ręcznie do tego dojść. Kurczę. Nie, to nie było to. Albo w Huawei'u to było. Tak, chyba tu. Mhm.
system. Inteligentna pomoc. I do ułatwienia dostępu. Tak, to tutaj na głos. Tak, u Huawei'a to było. Samsung tego nie oferuje. No i tu mamy tą funkcję, nie tylko przez Emotion UI. No i co? Ustawienia tu jakieś są. I to była tu aktywowa te dwie opcje. Tak jak u tego. No. U Xiaomi'ego. I teraz klikniemy na skrót. Play. O. Przeczytaj na głos. Działa. Pomoc. Gdy funkcja przeczytaj na głos jest włączona, możesz klikać elementy na ekranie, by została odczytana ich treść. Włącz funkcję przeczytaj na głos. Dobra, dziękuję pani za pomoc. Ja wam też będę powoli dziękował za poświęcony czas i za poświęcony czas dla osób niepełnosprawnych, bo to jest niestety potrzebne. Nie? Tyście co o tym myślicie, o tym materiale. Ten materiał będzie publikowany albo jutro, albo na weekend zostawimy, żebyście coś mieli. Także i zobaczymy. Także się teraz z wami żegnam. Z tej strony był Dawid Szczykła. Tyście co o tym myślicie. Czy warto było mi się poświęcić? Mi się wydaje, że warto było. Nie. Żegnam się z wami. Cześć.